Cześć, dziewczyny, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj wielkie podsumowanie kremów marki BRTC. Posiadam ich aż 4 sztuki. Chyba w wersji jaśminowej i kawiarowej poświęcałam troszeczkę więcej czasu na kanale, robiłam ich porównanie, myślę, że z pół roku temu. Nadal ich używam i ja widzę różnicę pomiędzy tymi dwoma, więc postanowiłam do kompletu, żeby dołączyły jeszcze dwa kolejne tej marki. To są, słuchajcie, kremy BB, czyli azjatycka pielęgnacja, połączenie kremu nawilżającego, odżywczego z podkładem, także myślę, że to będzie fajna alternatywa, zwłaszcza, że dużo Wam ostatnio mówiłam o makijażu hybrydowym, natomiast moje serce zawsze jest blisko kremów BB, więc postanowiłam dla Was zrobić takie porównanie, czym się różnią te kremy, ponieważ naprawdę dostaję od Was dużo zapytań odnośnie tego, jaki wybrać krem, na co się zdecydować. Pamiętajcie o tym, że każda z Was ma inny typ cery, więc ja tutaj już od razu Wam powiem, że ja mam cerę mieszaną ze skłonnością do przetłuszczania się strefy T, dlatego też takie posiadaczki, takie cery powinny na to zwracać uwagę, jak się utrzymują na takiej cerze kremy. Także wszystko Wam opowiem w podsumowaniu, ponieważ każdemu z kremu będę poświęcała troszeczkę czasu w tym filmiku. Będę Wam pokazywała, jak wygląda cera po nałożeniu tego kremu, jak wygląda po nałożeniu makijażu pełnego, jak cera będzie się prezentowała po kilku godzinach, także takie szybkie podsumowanie, mam nadzieję, że Wam się przyda. No i przede wszystkim same dobierzecie sobie krem, który po prostu Wam się podoba najbardziej. Tak naprawdę pewnie ogromnej różnicy nie będzie pomiędzy tymi kremami, natomiast każdy z tych kremów troszeczkę inaczej wygląda, inny ma odcień, więc ja w takim ogólnym podsumowaniu na końcu filmiku Wam pokażę kolory wszystkie po kolei i co ja o tych kremach sądzę. Dzisiaj będziemy testować Aqua Rush Water Drop, także to jest krem, który idzie na pierwszy ogień, ponieważ go jeszcze nie testowałam. Mam dzisiaj cały dzień wolny, więc stwierdziłam, że po prostu sobie przetestujemy krem, zobaczymy, jak on się trzyma. Później będzie Whitening Repair i na końcu wersja kawiorowa i wersja jaśminowa. Dobra, słuchajcie, zaczniemy od pierwszego kremu BB, czyli ten Moisturizing Aqua Rush Water Drop BRTC. To jest jeden z chyba z najciemniejszych ich kremów BB. Porównywałam pomiędzy wersją tą nową White, no i stwierdziłam, że jeszcze jak mam troszeczkę opalenicę, to najpierw zaczniemy testy od tego kremu. No i przede wszystkim sprawdzimy sobie kryciem. Kolor będzie ok. Od razu widać, słuchajcie, różnicę, jak się nakłada, że ta skóra jest taka rozpromieniona, taka żywsza, bardziej taka plastyczna. I jeżeli chodzi o kolor, to tutaj macie porównanie pomiędzy właśnie Revlon Colors, to jest 150 BAF. Chyba najpopularniejszy podkład, dlatego też ja najczęściej w swoich testach go do niego porównuję i widzicie, że no, Revlon jest o wiele jaśniejszy, jest zdecydowanie bardziej żółty, ale ten jest, ten dobrze, że ma w sobie tyle beżu, tutaj nie ma ani krzty, moim zdaniem, różowych tonów, ponieważ po prostu się lepiej wtapia w skórę, bardziej przypomina przede wszystkim kolor skóry niż taką po prostu taflę takiej żółci, więc jak najbardziej. I słuchajcie, bardzo mało zostaje w ogóle w gąbce. Także gąbeczka też jest fajna. To jest akurat gąbeczka od Make Up Revolution, taka łezka. Ja będę dla Was testować nowe produkty z Make Up Revolution i przy okazji pojawi się rozdanie w przyszłym tygodniu, także mam nadzieję, że będziecie czekać, ponieważ naprawdę fajne są rzeczy do wygrania i przede wszystkim będziemy ciekawe produkty testować. Powoli widzę, że on się wtapia, nie jest taki właśnie jasny jak na początku. Natomiast, no mówię, kolor jest moim zdaniem ok. Robię sobie specjalnie połowę twarzy, żebyście zobaczyły różnicę. Nie jest aż taki bardzo, bardzo kryjący, ponieważ tych moich niedoskonałości wszystkich nie przykrył. Natomiast wiadomo, że kremy BB mają lekką konsystencję. Ale bardzo przyjemnie pachnie. W zasadzie jest taki lekko wyczuwalny, jeżeli chodzi o zapach, więc to też będzie dla osób, które nie lubią właśnie produktu, które pachną, są perfumowane sztucznie, dobrą informacją. Bardzo ładnie się rozprowadza gąbeczką. No i zobaczcie, tak wygląda buzia niepomalowana, a tak wygląda buzia pomalowana. Szybko Wam podsumuję, jak ten podkład w moim odczuciu wygląda na mojej skórze. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kolor, no to jest idealny. On po prostu się pięknie zlał z resztą skóry, z szyją. Myślałam, że będzie jaśniejszy, natomiast nie. Zresztą mówiłam Wam chyba w momencie, kiedy nakładałam krem, że po prostu zdecydowałam się
teraz na ten, bo ten mi się wydaje troszeczkę jaśniejszy. Muszę sobie w ogóle na ręku zobaczyć te wszystkie kolory i mniej więcej Wam powiedzieć, który jest ciemniejszy, który najjaśniejszy i to też zrobię w takim podsumowaniu ogólnym. Natomiast jeżeli chodzi o ten produkt, jest bardzo lekki na skórze, go w ogóle nie czuję. Ładnie się wtopił. No, tak jak krem BB nie zakrył wszystkich moich tutaj niedoskonałości, ale no muszę mu wybaczyć, ponieważ to jest krem BB, czyli jak sama nazwa wskazuje, lekka konsystencja odżywcza, nawilżająca, także zdecydowanie fajniejsza alternatywa na zimę, kiedy mamy na przykład bogate kremy na skórze. Bardzo często możecie też kremami BB zastąpić wasz jakby krem aktualny, bo może to się okazać po prostu za dużo dla waszej cery, jeżeli was wysypuje czy coś, no to po prostu rezygnujemy z danego kosmetyku, ale na ten moment wygląda skóra bardzo ładnie. Także zobaczymy za kilka godzin. Jest, słuchajcie, godzina 10:10 z tego, co ostatnio patrzyłam na zegarku, nie mam przy sobie telefonu. Zobaczymy tak między godziną 17 a 18, jak on się utrzymał. Dla mnie będzie najważniejsze to, czy cera się nie świeci, czy nie mam takiego uczucia, że po prostu bym już chciała zmyślić ten makijaż, czyli będzie obciążający dla mojej skóry. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie w porządku, ponieważ po konsystencji, w ogóle po zapachu, bo słuchajcie, on bardzo ładnie pachnie, tak bardzo delikatnie. Krem zapowiada się naprawdę dobrze, natomiast zobaczymy. Ja, jak wiecie, bardzo lubię krem BRTC obok Miszy czy na przykład Dr. G. To są moim zdaniem jedne z najlepszych kremów i na te powinnyście zwracać uwagę w pierwszej kolejności, jeżeli sięgacie po krem BB po raz pierwszy. Także co, widzimy się za chwilę. Mam podsumowanie. Okej, wracam do Was po 8 godzinach, bo jest godzina dosłownie 18. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego kremu, to muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Tego tutaj nie wiem, czy będzie widać, ale słuchajcie, w ogóle mi się praktycznie nie przytuściła buzia. No troszeczkę czoło się zaczyna świecić, ale to już chyba normalne. Skóra też robi się po prostu zmęczona produktami, które ma na twarzy. Domaga się wręcz oczyszczenia. Ale jeżeli chodzi o ten produkt, to naprawdę jest lekki. W ogóle go nie czuję na skórze. Mówiłam Wam, że tego efektu po prostu nie lubię na twarzy. Jeżeli produkt po prostu aż mnie mrowi, żeby go zdjąć. Natomiast bardzo ładnie i też naturalnie wygląda przede wszystkim. Także myślę, że to jest naprawdę ciekawa alternatywa kremu BB. I sama konsystencja i to, jak się nakłada, jakbyście po prostu nakładały krem. Nie ma problemu z odcięciem się, słuchajcie, koloru, bo naprawdę ładnie wygląda. Trochę może mi się star na brodzie, no tutaj to widać. Ale jeżeli chodzi o czoło, o bronzer, wszystko, no to wszystko naprawdę bardzo ładnie wygląda. Słuchajcie, nałożymy teraz drugi krem BB. Będzie akurat to wersja Jasmine Water. I to jest bardzo nawilżający krem BB. Jeden chyba z najbardziej nawilżających z tych wszystkich. Nałożymy go też gąbeczką, bo stwierdziłam, że musi być, mają być wyrównane szanse, więc nałożę gąbeczką znowu od Makeup Revolution. I on jest zdecydowanie już jaśniejszy, ale zobaczcie, on ma taki blask właśnie taki typowy dla kremów BB. To jest właśnie typowy krem, słuchajcie, był taki prawdziwy, prawdziwy. Gdzie ma właśnie taki blask, taki efekt mokrej skóry. Ja bym powiem szczerze, że niby jest tak rozpromowany właśnie taki efekt kremu BB. Natomiast moim zdaniem rzadko spotykam taki bardzo, bardzo nawilżający, taki bardzo błyszczący. Jednak mam wrażenie, że no, Europejki zdecydowanie wolą taki matowy efekt, więc muszę Wam powiedzieć, że chyba nigdy nie spotkałam osoby, która miała taki właśnie bardzo taki mokry efekt na skórze, takiej typowo koreańskiej cery. Więc tutaj Słowianki, w ogóle Europejki raczej nie lubią takiego efektu. Mimo że bardzo często używają kremów BB i tu też dostaję w komentarzach informacje, że Wy też lubicie krem BB, że to nie jest tylko właśnie kwestia testów na YouTubie. I automatycznie ta jakby strona jest tak bardziej uniesiona. Słuchajcie, dostałam okropnego kataru. Ale działamy dalej. Słuchajcie, nałożę na resztę twarzy. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. I słuchajcie, wykonam makijaż, żeby Wam zaprezentować, jak ten krem będzie się jakby stapiał razem z makijażem. A dodatkowo podsumujemy go za kilka godzin. Jest godzina 8:46, więc tutaj no zdecydowanie będzie chwila, żeby go podsumować, bo będę miała go no, do 19 spokojnie. O 19 Wam zrobię test, także 10 godzin. O, zobaczcie. On się naprawdę bardzo ładnie wtapia. Go nie trzeba nawet już tak doklepywać, bo on spokojnie później z makijażem się przegryzi i będzie naprawdę bardzo ładnie wyglądał. No dobra, słuchajcie, makijaż wykonany.
No mi się wydaje, że to naprawdę bardzo ładnie wygląda i on... Wiecie co, myślałam, że on będzie, słuchajcie, jaśniejszy, ale on jest naprawdę bardzo ładny. Nawet powiedziała, że jest odrobinę ciemniejszy niż tamten generalnie, więc troszeczkę oksyduje, mi się wydaje. Ale to dla mnie dobrze, ponieważ kremy BB są dla mnie troszeczkę teraz za jasne i nie chcę po prostu wyglądać jak tak trupio. Jeżeli chodzi o ten kolor, no to moim zdaniem jest bardzo ładny. No i zdecydowanie tutaj, jak widać, o wiele ciemniejszy niż Revlon Color Stay w kolorze 150 Buff. Tak jak Wam mówię, zawsze robię porównanie do tego koloru, bo większość Słowianek gdzieś tam generalnie ma go zimą, także no to będzie super porównanie. Moim zdaniem jest ciemniejszy. Wydawało mi się, że słuchajcie, jest jaśniejszy, ale ładnie, ładnie się wtopił w ogóle ze skórą i naprawdę ten makijaż bardzo ładnie wygląda. Wcale, słuchajcie, buzia się nie świeci. Także no nie wiem, zobaczymy za kilka godzin. Jest godzina, słuchajcie, już 9:05. Więc ja powoli uciekam, ale mam nadzieję, że ten test będzie pozytywny, ponieważ bardzo ładnie wygląda na skórze. Taki właśnie zdrowy, słuchajcie, jest taki efekt na skórze, także mam nadzieję, że nie będę miała właśnie takiej przytłuszczonej buzi. A słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że na przykład ta wersja bardzo mi ładnie też rozjaśnia buzię. Później miałam naprawdę taką nawilżoną skórę. Także tutaj jest taki dodatkowy plus używania kremu BB, że ta skóra nie jest taka przesuszona, obciążona przez zwykły na przykład podkład. Okej, okay, także zaraz wracam. 20:30, bo muszę jeszcze zrobić obiad i zaraz będzie Azja Express. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten krem BB, to już Wam pokazuję, to on naprawdę nie wygląda źle. Znaczy generalnie no tutaj widzicie, że troszeczkę zebrało się więcej bronzera, natomiast ja nie poprawiałam ani razu tego podkładu, także świecenie się mogę uznać za naprawdę okej, bo czasami nawet jak się poprawiam, to przychodzę jeszcze bardziej z takim świecącym czołem. No tutaj jak widzicie jest troszeczkę tego, zresztą to widać. Natomiast jeżeli chodzi o resztę makijażu, wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Więc tutaj jedyną rzeczą no, jest właśnie ta, słuchajcie, troszeczkę mi się po prostu zebrał. On jest bardzo nawilżający, więc mi się po prostu zebrał po tylu godzinach ten bronzer. Ale tak w pracy nie wyglądał, także miałam Wam się pokazać o godzinie 19, a jest 20:30. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładny efekt i praktycznie można by powiedzieć, że gdybym się przypudrowała i umalowała usta, no to ten makijaż naprawdę by wyglądał bardzo dobrze. Słuchajcie, kolejny podkład będziemy zaraz testować. Tym razem wydaje mi się, że to będzie wersja kawiorowa, więc nie przedłużam. Zobaczyłyście, jak ten efekt wygląda na skórze, który się będzie dłużej trzymał. Ten jasny, ten najjaśniejszy, ta taka najjaśniejsza, bo tutaj mamy fioletową, kawiorowa jest granatowa i jeszcze ta turkusowa, to ta srebrna podobna jest jakaś long lasting, także zobaczymy na końcu. Podsumuję Wam w niedzielę i wrzucę na kanał po prostu filmik, no ale możecie zobaczyć. No, to świecenie nie jest aż takie złe. Ja generalnie uważam, że tak makijaż bardzo ładnie się zachował. Także co, testujemy wersję kawiorową. Zaraz do Mam nadzieję, że dotrwacie do końca tego testu, ale chciałam Wam wszystko pokazać, bo później się pojawi dużo pytań. Jak się utrzymuje, jaka konsystencja, więc tutaj trzecim kremem BB będzie wersja kawiorowa, czyli Gold Caviar BB Cream. Tutaj mam SPF 50, czyli mamy największy SPF z tych wszystkich kremów BB, ponieważ ten ma 28, ten ma 30, więcej jest niska różnica. Natomiast ten long lasting, tutaj nie ma napisanego, że miał jakiś SPF, ja Wam dam jeszcze znać, jak będę go testować. Słuchajcie, piję sobie to Natural Mojo i muszę powiedzieć, że to jest nawet niezłe. Także to taka mała wstawka. Jeżeli chodzi o kolor, no to tutaj jest taki cielisty, bym powiedziała. Nie ma moim zdaniem domieszek różu, jest po prostu beżowy. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie z Revlon Color Stay, no to zdecydowanie Revlon bije na upadki, jeżeli chodzi o żółty ton. Ale to tak jak wszystkie moje kremy BB, niestety nie znalazłam jeszcze takiego kremu BB, który miałby idealnie żółty kolor, oprócz chyba Lioeli. Więc gąbeczka tradycyjnie nałożymy sobie krem BB, ale muszę Wam powiedzieć, że po tych kremach BB mi się bardzo ładnie nawilżyła skóra. Skóra bardzo ładnie jest taka nawilżona i mam mniej niedoskonałości, także generalnie mogę się tutaj przychylić, że kremy BB naprawdę potrafią leczyć.
I naprawdę ta skóra wygląda bardzo ładnie po zmyciu makijażu. Także to też na pewno Wam powiem w podsumowaniu. No i nakładałam się fajnie gąbeczką, także tutaj naprawdę uzyskacie troszeczkę lepsze krycie niż dłońmi. Dłońmi tutaj macie bardziej taki efekt wtopienia się kremu BB. Ja bym chciała uzyskać jednak troszkę krycia, bo wiadomo, że mam coś do przykrycia, jeżeli chodzi o niedoskonałości. No ale jak widzicie tutaj, ten krem bardzo ładnie wyrównuje kolory skóry. Sprawia, że ona jest taka idealna, no i ten efekt zawsze takiego uniesienia, jak już nałożycie sobie kremy, ponieważ tutaj zawsze ta strefa jest trochę bardziej przykryta. Także to naprawdę bardzo ładnie wygląda. I jak widzicie, skóra jest ładnie też ujednolicona, ma też ładny odcień, bo idealnie się zlewa z moją skórą. Jest troszeczkę ciemniejszy niż ten jaśminowy, mi się wydaje, ale ten jaśminowy też się super wtopił, także tutaj nie było z tym problemu. I pamiętajcie o tym, że kremy BB tak naprawdę nie mają dużego krycia, więc tutaj nie będzie szpachli. Natomiast one mają Wam dać takie ładne wykończenie, nawilżać skórę i ją pielęgnować w ciągu dnia. Także tak się prezentuje, słuchajcie, jedna warstwa. Dołożę drugą taką cienką i pokażę Wam się w pełnym makijażu. W sensie makijaż, no mi się wydaje, że wygląda naprawdę ładnie, ponieważ jest taka skóra ujednolicona, wygląda na nawilżoną, bardzo zdrowo wygląda, także ten efekt mi się naprawdę podoba. Tutaj oprócz złotego kawioru, który jest oczywiście głównym składnikiem tego kremu BB, który ma nam uelastyczniać skórę, sprawia, żeby ona była miękka, taka nawilżona, czyli to jest taki składnik naprawdę taki bogaty, odżywczy dla naszej skóry. Mamy też, wyczytałam, Optimal Cover RX, formuła łagodząca, odbudowująca uszkodzoną skórę po na przykład jakby zabiegach laserowych, chemicznych, czy też na przykład uszkodzona promieniowaniami słonecznymi. Więc tutaj, jeżeli macie takie właśnie problemy ze skórą, jeżeli ona właśnie była narażona na duże takie promieniowanie słoneczne, czy chcecie, żeby ona właśnie była taka nawilżona, odżywiona przede wszystkim po takich zabiegach, no to generalnie ten krem BB jest bardzo fajny. I mamy Tannin Pore Complex, kompleks z naturalną, gorzką taniną, pozyskiwaną z 8 różnych roślin. Pomaga zwęzić pory, ujędnia skórę, nadaje jej gładki, sprężysty wygląd. No i tutaj się, słuchajcie, muszę zgodzić, bo naprawdę to wygląda bardzo ładnie. Pory są jakby... Znaczy ja nie mam takich problemów, jeżeli chodzi o rozszerzoną porę, ale to naprawdę wygląda bardzo ładnie. Także tutaj, jeżeli macie problem właśnie z rozszerzonymi porami, to jest pewnie odpowiednik właśnie tego kremu, na przykład BB z Dr. G. Pore coś tam, krem BB, tamten naprawdę jest bardzo też dobry. Natomiast no tutaj macie też złoty kawiór, fajne naprawdę takie składniki. No moim zdaniem warto w ogóle kupować kremy, z uwagi na to, że one ładnie też czasami potrafią przykryć. No tutaj widzicie, że po nałożeniu pudru ten efekt jest naprawdę, no moim zdaniem, zadowalający i bardzo, nawet bym powiedziała, że ładny. To macie bardzo dużo składników odżywczych, także to jest też przewaga kremów BB nad zwykłymi podkładami. Moim zdaniem warto w to inwestować. I taki krem kosztuje 139 zł, także no moim zdaniem jak za 60 gram produktu jest to bardzo dobra cena jak na krem BB. Także co, jest godzina, słuchajcie, 10:27. My się widzimy za, myślę, że 8 godzin. Podsumujemy sobie ten krem BB. Kochani, przepraszam Was za światło, ale muszę Wam podsumować. Krem BB, jest godzina 17:48. Ja korzystam z tego momentu, że jest jeszcze takie w miarę światło dzienne i chciałam Wam pokazać po prostu, jak ten krem BB wygląda. Słuchajcie, mam tutaj takie małe lusterko, będę się nim posiłkować. Na żywo, słuchajcie, ten podkład, a czy ten krem BB wygląda naprawdę bardzo ładnie. Także słuchajcie, jestem bardzo, bardzo zadowolona. Ja Wam jeszcze pokażę, bo też testowałam te kremy BB po kilka dni. To nie jest tak, że ja 4 dni pod rząd testuję, słuchajcie, dla Was 4 kremy BB, tylko ja średnio po 3-4 dni testowałam, słuchajcie, jeden kosmetyk, dlatego też pokazuję Wam je dopiero pod koniec miesiąca, ponieważ chciałam przetestować je i też wyciągnąć później wnioski, jak przedłużyć ich trwałość, które się najlepiej trzyma, w jakiej pogodzie, jak się czuję. Wszystko też jest kwestią hormonów, słuchajcie, więc tutaj chciałam po prostu potestować każdy krem BB w różnych dniach, nie tylko w ciągu jednego, i po prostu wydać o nim jakby opinię. I słuchajcie, wydaje mi się, że ten krem BB trzyma się chyba najlepiej ze wszystkich, słuchajcie. Jakoś najładniej, słuchajcie, to wygląda. Przede wszystkim zobaczcie, tutaj ten bronzer, bo wygląda naprawdę bardzo ładnie.
Ja jeszcze się może przejdę do łazienki. O, słuchajcie, zobaczymy też w takim świetle, jak to wygląda, tak żeby każdy miał równą szansę. Słuchajcie, może... O. Przepraszam, że tak testuję, ale testuję Wam ten krem jak każdy inny. I zobaczcie. O. No, wygląda naprawdę chyba najładniej z nich wszystkich, muszę mu to przyznać. Jednak ten jaśminowy jest mniej trwały moim zdaniem. Także w podsumowaniu chyba będę bliższa wersji kawiorowej, słuchajcie, a mi się wydawało, że będzie odwrotnie. Także ten wygląda chyba, słuchajcie, najlepiej z tych wszystkich jak na razie. Jeszcze zobaczymy ten long lasting, także zostańcie jeszcze chwilę ze mną do dużego podsumowania. Słuchajcie, przeporadno przetestowanie ostatniego kremu, bo miałam dzisiaj cały dzień, więc chciałam go tak naprawdę solidnie przetestować. I to jest ta wersja Long Lasting BB Whitening Repair. Ten krem ma SPF 37. Doczytałam się w opisie, że tutaj ma właściwości przeciwzmaszczkowe, przeciwsłoneczne, nawilżające i uelastyczniające. Poza tym posiada w sobie kwas hialuronowy, witaminę C i adenozynę, a także peptydy i niacynamid. I słuchajcie, jeżeli chodzi o adenozynę, to praktycznie powinna być w każdym kremie BB, który ma właściwości rozjaśniające, bo właśnie adenozyna jest za to odpowiedzialna. Jeżeli chodzi o kolor, no to jest dosyć jasny. Zresztą zobaczcie, no jest różnica między tymi wszystkimi kremami, jednak w kolorze. Także w takim ostatecznym podsumowaniu pokażę Wam każdy kolor z osobna. I ten krem ma chyba najsilniejszy, słuchajcie, zapach. Taki bardzo świeży. Dwa pozostałe, czyli wersja kawiorowa i jaśminowa, pachną troszeczkę talkiem. O właśnie, tego Wam nie powiedziałam. O, zobaczcie, taką poświatę daje. Takiej właśnie zdrowej skóry. One wszystkie mają bardzo, bardzo podobne wykończenie moim zdaniem. Kwestia tego właśnie, jakiego szukacie filtra. I to jest, słuchajcie, krem przeznaczony do skóry przede wszystkim dojrzałej, ponieważ ma właśnie właściwości przeciwzmaszczkowe. Przede wszystkim rozjaśnia tą skórę, sprawia, że ona jest taka pełna blasku. Ma witaminę C, więc też dodatkowo właśnie pobudza naszą skórę do takiego właśnie witalnego wyglądu. Uporałam się już, słuchajcie, z makijażem. Co zauważyłam odnośnie tego kremu BB, to, że nie muszę używać, słuchajcie, korektora. Bardzo ładnie tutaj rozjaśnił te ewentualne takie mini cienie, ponieważ ja takich cieni typowych nie mam pod oczami, ale jednak to zmęczenie też się pada późno, trzeba przykryć później rano. I tutaj totalnie zapomniałam o tym, ale widocznie nie czułam potrzeby, nie widziałam takich sygnałów, żeby to zakryć. Słuchajcie, no krem BB ładnie wygląda. Jak wszystkie, słuchajcie, te trzy pozostałe, naprawdę, powiem Wam, że jestem w szoku, ale kremy BB z BRTC są bardzo dobre i bardzo ładnie w ogóle wyglądają na twarzy. Ta skóra wygląda tak, jak taka nawilżona, taka bardzo naturalna, naprawdę jakaś świeża, promienna, wypoczęta. No słuchajcie, jestem bardzo z nich zadowolona, mimo że nie mają turbokrycia, to naprawdę później, finalnie, jak nałożę cały makijaż, to naprawdę jakby oddają ten blask, bardzo ładnie ta skóra wygląda. Słuchajcie, jest godzina 9, no teraz już jest 9.15. Ja Wam się pokażę w granicach 17, jedziemy, słuchajcie, do mojej teściowej, później do IKEA, przepraszam. No i powinnam Wam się pokazać tak koło godziny 17, jak już wszystko ogarniemy, ale no nie wiem, no te kremy naprawdę bardzo ładnie wyglądają, ja nie czuję właśnie ściągnięcia, ja czuję właśnie taką fajną, nawilżoną skórę. Nigdzie nie podkreślają, słuchajcie, suchych skórek. Wręcz przeciwnie, ta skóra wygląda naprawdę ładnie. Leczą moją cerę. No nie, to podsumowanie chyba będzie pozytywne, ale no też chciałam, żebyście wszystko po prostu zobaczyły po kolei, krok po kroku, jak nakładam, jak skóra wygląda w makijażu, jak wygląda po kilku godzinach, tak żebyście miały jakiś taki ogólny tutaj pogląd. No i mam nadzieję, że przetrwacie ten filmik. Wiem, że będzie długi, no ale chciałam Wam po prostu wszystko pokazać. Także widzimy. Kolejne ostatnie podsumowanie już, jeżeli chodzi o krem BB, takie cząstkowe. Słuchajcie, ten krem najmniejszy świeci ze wszystkich. W ogóle widzę taką różnicę, bo między tutaj na przykład odcinaniem się bronzera nie jest taka plama. Wydaje mi się, że w środku Aquarage było większe to odcięcie.
Troszeczkę twarz była bardziej zmęczona, słuchajcie, po tym kremie BB. Natomiast tutaj tak naprawdę mogłabym się przyczepić tylko do tego, że minimalnie się świeci czoło, ale wydaje mi się, że chyba najlepiej z tych wszystkich kremów. I jeszcze Gold Caviar wygląda jakby buzia, także no, makijaż tak naprawdę jest. Gdybym jeszcze pomalowała usta, wyglądałby tak samo, jak go zostawiłam rano, a minęło 8 godzin, także to jest chyba jeden z lepszych kremów z całej tej czwórki, wydaje mi się. Tak naprawdę, jak patrzę sobie w lustro, wygląda bardzo ładnie. Jakbym pomalowała usta, przypudrowała lekko czoło, to mogłabym iść jeszcze na imprezę i nie martwiłabym się, słuchajcie, o moją buzię, jeżeli chodzi o jakby takie... Wydaje mi się, że pierwsze wrażenie tego kremu BB jest naprawdę bardzo ładne i wydaje mi się, że będę go zaraz też testować na innych kremach. Jeszcze chciałam dodać, słuchajcie, ponieważ chciałam nawilżyć bardziej buzię, to wracam, słuchajcie, do Mizona, ten Water Volume Aqua Gel Cream. Będę go chciała po prostu, bo mam połowę i chciałabym go zużyć, więc zobaczymy, jak na tym kremie się trzyma BRTC, także zobaczymy, ale na ten moment naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. No po 8 godzinach, gdzie twarz często jest zmęczona, taka przetłuszczona, u mnie szczególnie się świeci czoło, no to wydaje mi się, że naprawdę efekt jest okej. Okej, wracam do Was z podsumowaniem rano, ponieważ chciałabym przy normalnym świetle omówić Wam te kremy, także widzimy się w podsumowaniu. Kochani, krótkie podsumowanie wszystkich moich kremów BB, które dla Was testowałam. Było ich, słuchajcie, aż 4, także mam nadzieję, że dotrwałam się do końca testu, ale moim zdaniem warto było zobaczyć jakby efekt, ponieważ kremy BRTC przede wszystkim nie są tanie, więc tutaj trzeba naprawdę się zastanowić przed ich zakupem. A poza tym, słuchajcie, one mają naprawdę przy sobie tą gramaturę, ponieważ tutaj mamy aż 35 gram, więc myślę, że spokojnie Wam powinny starczyć na kilka miesięcy. Gold Caviar jest na przykład w wersji 60 gram i również wersja chyba jaśminowa, z tego co pamiętam. Więc naprawdę warto jakby przeanalizować jakby każdy z tych produktów przed zakupem. Dlatego Wam chciałam pokazać jakby szeroką barwę kolorystyczną i może od niej zacznę, ponieważ tutaj macie pierwszy krem, to jest Moisturizing BB Aqua Rush Water Drop i tutaj jest to pierwszy krem, jak widzicie kolor jest naprawdę bardzo ładny, ja bym porównała ten krem kolorem do wersji kawiorowej. Następny w kolejności jest kolor jaśminowy i tutaj myślałam, że będzie jasny, natomiast słuchajcie, bardzo ładnie się stopił z moją skórą. Natomiast no, oczywiście wszystkie z tych kremów BB były jaśniejsze niż, znaczy ciemniejsze niż Revlon Color Safe w kolorze Buff. Natomiast nie obawiajcie się tego, ponieważ ten kolor się wtapia. Kolejnym jest wersja kawiorowa. I tutaj, jak widzicie, też jest dosyć takim ciemnym kolorem, natomiast na twarzy wygląda moim zdaniem bardzo przyzwoicie. I ostatni kolor to jest Long Lasting Whitening Repair i to jest wersja taka o przedłużonej trwałości. Natomiast jeżeli chodzi o kolorystykę, no to tak naprawdę moim zdaniem, słuchajcie, nie ma się co sugerować tutaj też tak bardzo kolorem, chyba że naprawdę macie bardzo, bardzo jasną karnację i kremy BB po prostu Wam się odcinają. Natomiast ja z tym problemu nie mam, ja mam taką typowo słowiańską urodę, w ogóle kolor skóry lekko żółty, nie mam takich dużych zaczerwieni, natomiast kremy BB bardzo ładnie przykrywają te zaczerwienienia i największe krycie moim zdaniem mają te dwa. Także tutaj wersja kawiorowa i long lasting zdecydowanie wygrywają i moim zdaniem są to dwa najlepsze z tych czterech, które Wam pokazywałam. Także najbliższa mojemu sercu jest wersja kawiorowa. Słuchajcie, chyba mi się zmieniło, nie wiem. Wydawało mi się, że bardziej lubiłam wersję jaśminową, też po zużyciu to widać było. Natomiast wersja kawiorowa najładniej wygląda moim zdaniem na skórze. Później, jeżeli chodzi o trwałość, też wygląd jakby całej buzi pod koniec dnia, no to oczywiście long lasting. I później wydaje mi się, że jest wersja jaśminowa. Najgorzej mi się wydaje, że się trzyma ta wersja Aqua Rush, z uwagi na to, że jest bardzo nawilżająca, jest to krem taki lekki, na pewno nie wytrzyma Wam 12-13 godzin, więc tutaj testy to jest mniej więcej 5-6 godzin, myślę, że spokojnie, jak tylko wychodzicie do pracy, no ale też jesteście poza pracą po prostu dłużej. Także słuchajcie, mam nadzieję, że to podsumowanie Wam się podobało. Jeżeli chodzi o kolorystykę, tak jak mówię, musicie się bardzo sugerować tym, czy macie bardzo bladą karnację i szukać najjaśniejszego odcienia, natomiast jeżeli chodzi o trwałość, zdecydowanie wygrała wersja kawiorowa i wersja long lasting. Jedyne takie odczucie, które mogę Wam też powiedzieć pod koniec w ogóle testowania tych produktów, to to, że moja skóra naprawdę wyleczyła się z wielu niedoskonałości, z którymi się borykała. Jest bardzo nawilżona, bardzo ładnie też wygląda skóra, słuchajcie, po zmyciu makijażu, więc to jest naprawdę ogromny plus używania kremu BB.
I dlatego też Wam chciałam zrobić taki wielki test, podsumowanie, ponieważ uważam, że przez te półtora tygodnia, jak testowałam dla Was te kosmetyki, jeżeli chodzi o trwałość, o to jak wyglądają na skórze, bo oczywiście jak najbardziej będę ich używać. Wersję kawiorową i jaśminową używałam już wcześniej, natomiast uważam, że bardzo dużo dało to mojej skórze. Jest naprawdę bardzo ładnie nawilżona, widać to po tym, jak ta skóra wygląda bez makijażu, jest taka, słuchajcie, mięciutka, taka nawilżona, bardzo ładnie też rozjaśniona, bardzo ładnie rozjaśnia, słuchajcie, ten aquarash, także tutaj było naprawdę widać po mojej skórze, jak używałam tego produktu, że ona naprawdę była taka wypoczęta po używaniu tego kosmetyku. I właśnie to jest kolejny taki efekt jakby uboczny używania kremu BB, że skóra wygląda na bardzo wypoczętą, ładnie rozjaśnioną, taką naprawdę sprężystą. Także jeżeli macie poszarzałą skórę i taką właśnie zmęczoną i nie chcecie właśnie obciążyć dodatkowo skóry makijażem, wolicie nałożyć bogatszy krem, na przykład odżywczy, to dodatkowo krem BB mają, jak widziałyście, bardzo dobry skład moim zdaniem i dużo takich ciekawych produktów, które dodatkowo wpakowali, słuchajcie, właśnie w te małe opakowania. Także mam nadzieję, że ten test Wam się podobał. Dajcie znać, jakie Wy macie odczucia po tym teście, który tak naprawdę wybierzecie dla siebie. No i mam nadzieję, że w ogóle jakieś wybierzecie i będziecie razem ze mną testować te kremy BB. Także linki macie produktów na dole. Mam nadzieję, że test Wam się przydał. Widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Pa!